pierwsza połowa wyrównana, w drugiej to Górnik Łęczna przejął inicjatywę. Powiedz, z czego to wynikało? Znaczy nie wiem, wyglądało, bym powiedział to, że po prostu po pierwszej bramce wszystko jakby padło jak domek z kart i to jest zastanawiające, dlaczego w tak ważnym meczu tak szybko spuszczamy głowy i nie widać tego, że jesteśmy drużyną. No, to jest niepokojące, natomiast można się pocieszać tym, że następny mecz jest piątek i mamy szansę na rewanż. No właśnie, okazja do rewanżu już w najbliższy piątek, tam już chyba nie ma miejsca na kolejne błędy. No już mówiliśmy sobie przed meczem, że nie ma na kolejne błędy, natomiast no jak widzieliśmy, wynik poszedł w świat i dalej jesteśmy zamieszani w walkę o spadek. Panie Piotrze, byście tutaj przyjechali po remis, taki był plan, no bo tak wynikało z pierwszej połowy, że nie bardzo podejmowaliście ryzyko. Znaczy powiem tak, że przed meczem wszyscy mówiliśmy, że gramy o zwycięstwo, wiadomo jak wygląda tabela i wiedzieliśmy, że tym meczem możemy sobie ułatwić zadanie. Natomiast no to, jak to wyglądało później, to ciężko powiedzieć, że któreś z tych założeń chcieliśmy spełnić. Natomiast no powtórzę się znowu, gdzieś padła pierwsza bramka i wyglądało to, jakbyśmy po prostu... No nie mieliśmy sytuacji, bo bodajże akcja Stebleckiego, gdzieś tam jeszcze problematyczne, być może rzut karny, natomiast no to są sporadyczne ataki i za mało. Górnik Łęczna dobrze kontrował, wykorzystał sytuację, no i wynik mówi już później sam za siebie. Dawno nie słyszałem takiej trenerskiej, ostrej oceny. Jacek Zieliński powiedział, że to był jakiś sabotaż. Czy nie wiem, no, sabotaż, nie sabotaż. Można przegrać, natomiast tak jak mówię, no, padła bramka, gramy ważny mecz, a mimo wszystko nie widać było tego, że jednak możemy coś działać i to jest trochę niepokojące. Natomiast wierzę to, że na naszym stadionie z ruchem no to już będzie całkiem inna Krakowia, bo zawsze się tak mówi, że gorzej się nie da zagrać. Niby z Wisłą Płock nie było wielkiego meczu, ale ten jeden punkt był cenny. Natomiast no tutaj po prostu po tej bramce zaraz odkryliśmy się za bardzo i dostaliśmy następne bramki. Panie Piotrze, balansujecie tak po takiej cienkiej linii, no ale wygrywając z ruchem, myśli pan, że to już zapewnicie sobie, no może nie matematycznie, ale tak mentalnie już większe spokój? Wybiegajmy w przyszłość, na pewno to jest to, że my potrafimy zagrać dobry jeden mecz i za chwilę wracamy jakby do gdzieś tam do starych może nawyków, może jakiś, nie wiem, no tak ten sezon wyglądał cały, dlatego tu jest ważne, żeby skoncentrować się na najbliższym spotkaniu i do tego podejść z taką wiarą, jak graliśmy ostatnie mecze, czy to u siebie z Arką, czy wcześniejszy mecz ze Śląskiem, z taką determinacją i wolą zwycięstwa.